doświadczenie Eucharystii właściwie zawsze inne. To nie jest tak, że zawsze przeżywam tak samo Eucharystię. Właśnie jest coś takiego, że to jest doświadczenie ciągle nowe i tak staram się przeżywać Eucharystię jako coś, co mnie spotyka po raz pierwszy w moim życiu. Chociaż to już jest kolejna Eucharystia. I przede wszystkim staram sobie zawsze uświadomić, że to nie jest moje działanie. To w ogóle nie jest działanie człowieka, tylko to jest działanie trójjedynego Boga. To jest dzieło Boga. Tak jak mówimy w języku łacińskim, opus Dei, a nie opus hominum. I dlatego ja czuję zawsze taki lęk troszeczkę przed tym, żeby nie utrudniać działania Panu Bogu. To znaczy, żeby to moje działanie ludzkie nie było na pierwszym miejscu. Żebym jako człowiek, który włącza się w to dzieło Boga, nie utrudniał Panu Bogu tego, co On chce uczynić. I też, żebym całkowicie przyjmował to, co On chce mi dać w czasie Eucharystii. Druga rzecz to też taki lęk, bym powiedział, przed przyzwyczajeniem, przed rutyną. Ponieważ sprawuję często Eucharystię, w niej uczestniczę, to istnieje niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się i tego, żeby te święte znaki i tajemnice obecne w Eucharystii, żeby się stały no właśnie takie zwyczajne, powszednie. Tego się bardzo boję i dlatego pomaga mi w tym bardzo przygotowanie do mszy świętej. Przed sprawowaniem Eucharystii no muszę się w jakiś sposób wyciszyć, nie przyzwyczaić właśnie, tylko już uświadomić sobie to wszystko, co będzie się działo w czasie Eucharystii. No i tym pomaga ogromnie modlitwa właśnie, też myśl na rozmyślanie, żeby wejść jak najbardziej przygotowanym duchowo w te tajemnice i nie wpaść w rutynę, nie wpaść w to takie przyzwyczajenie, że to już jest no tak dobrze znane, że mogę sobie też pozwolić na jakąś taką spontaniczność, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby się nie przygotowywać. I to rzeczywiście sprawdziłem już nieraz, że im lepsze to moje przygotowanie, im więcej czasu poświęciłem na to, żeby się wyciszyć, żeby już wejść w obecność Pana Boga przed mszą świętą, to potem pomaga mi bardzo w czasie już sprawowania liturgii. Sprawowałem msze święte w różnych miejscach. Czuję taką potrzebę sprawowania codziennie mszy świętej, chociaż wiem, że to nie jest konieczne, znaczy to nie jest jakiś przymus. Natomiast staram się być wierny jednak temu, żeby codziennie uczestniczyć w Eucharystii, żeby ją codziennie sprawować, bo wiem, że tego potrzebuję, że to jest ogromnie ważne, że to właściwie jest źródło życia chrześcijańskiego i bez codziennej Eucharystii nie dam rady wypełniać mojego powołania, bycia kapłanem, czy w ogóle chrześcijaninem, czy nawet człowiekiem, bym powiedział. Bo w Eucharystii wiem, że uczę się przede wszystkim miłości, uczę się od Chrystusa i On mi tę miłość daje przez Ducha Świętego, kiedy mogę przyjmować Jego ciało, Jego krew, kiedy uczestniczę w Jego ofierze, kiedy widzę to, co On robi dla nas, to mnie umacnia i daje też siłę właśnie do życia podobnie jak On. Także chcę sprawować codziennie Eucharystię i chcę
jak najlepiej ją przeżywać. Natomiast to sprawowanie mszy świętej w różnych miejscach, nie tylko w kościołach, ale chociażby w górach, tam gdzie byłem, przy różnych okazjach, wyprawach górskich, to mi też uświadamia jedną rzecz, że Bóg w Trójcy Świętej, jedyny jako Stwórca świata, Stwórca kosmosu, łączy niebo z ziemią, można powiedzieć, że wtedy, kiedy trzymam ciało Pańskie, to w jakiś sposób dotykam, przybliżam się do Boga, który stworzył wszechświat, który mnie stworzył, każdego z nas i który nas zbawił. I jestem tak blisko Niego. I razem z całym stworzeniem mogę doświadczać Jego działania zbawczego, który nas przemienia i ciągle przenika naszą rzeczywistość. I na koniec jest jedno zdanie, mianowicie to, że nic, jestem przekonany, nic nie zastąpi mszy świętej Eucharystii. Żadna inna modlitwa, nawet najlepsza, najlepiej przeżywana, nie zastąpi Eucharystii, mszy świętej, w której On jest najbardziej obecny i mogę doświadczyć Jego działania.